czuję, że wyszłam z ostrością, dlatego się teraz wyostrzę raz jeszcze. Nie pomyliłam się. Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będą pierwsze wrażenia i moja taka pewnie szybka recenzja. Trzech produktów do ust, właściwie jednego produktu do ust w trzech kolorach. Będą to szminki L'Oreal Lip Paint Matte. Właśnie w tym momencie, pół godziny temu, dorwałam je dosłownie w Butcie na lunchu. Były w cenie, znaczy były 3 za 2, tak, czyli jak się kupiło 3 produkty, to były w cenie 2, tak, dobrze mówię. Kosztują około 6,99 funta, oczywiście wybrałam 3 kolory, nie wszystkie kolory miały testery, te na przykład wzięłam w ciemno, bo wydawał mi się dosyć fajny, te miały testery i kolory mnie totalnie urzekły. No i cóż, nie wiem o tych produktach zbyt wiele, więc jakby nie mam żadnej absolutnie opinii wyrobionej. Jeden nazywa się 204 Red Actually Liquid Lipstick, druga to jest 212 Nudist, czyli Nude Pauza Ist Liquid Lipstick, pisane dokładnie tak samo jak Nudist w szminkach Bourjois, tych takich liquid lipstick. I trzecia nazywa się 211 Babe Pauza In, Babin jakby, czyli to wydaje mi się, że będzie po prostu nudziak. No i co, dzisiaj mój makijaż jest wielce minimalny, wielce neutralny, praktycznie go nie ma, więc stwierdziłam, że mocne uderzenia koloru, a chyba będą mocne uderzenia, tak mi się wydaje, będą dobrym pomysłem. Robię dzisiaj taki mały eksperyment, bo oprócz tego, że mówię do Was tutaj do aparatu, to mam tutaj telefon i robię też live'a na Instagramie, także gadam tutaj na Instagramie z Wami, tutaj nagrywam, także mam z dwóch stron właściwie kamery. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, bo postaram się tak jeszcze robić częściej, bo to jest w sumie fajna zabawa. Także nagrywamy dalej. Czy ja jestem ostra? Jestem ostra. Dobra, udało mi się rozpakować te 3 produkty do ust. Były bardzo mocno zabezpieczone folią. Wzięłam nożyczki i przypadkiem przedziurawiłam sobie ten tutaj, bo jestem taką świetną youtuberką profesjonalną. Nieważne, zdążyłam je posłoczywać w sklepie, ale jeszcze ich nawet nie słoczywałam na ręce tych moich kolorków. Także, a czy tych moich oczywiście sztuk, które mam tutaj, także zaczniemy sobie może od swatchy. Najpierw kolor 204, bo tak na mnie patrzę, że nie umiem tego nie zrobić. 204 Red Actually. Z tego, co widziałam w sklepie, to była bardzo intensywna truskawkowa czerwień. Wiecie, że ja uwielbiam takie bardzo ciepłe czerwienie, ale tym razem wybrałam to. Także wygląda naprawdę intensywnie. Jest naprawdę niesamowita. Kolory pachną dosyć mocno truskawkowo i tak na ręce dają takie uczucie lekki taki mus, lekkiej gąbkowości. Także to jest ten kolor numer 204. Teraz kolor, który mnie przyciągnął ze względu na swoją jakby wyjątkowość, unikalność, wygląda inaczej. 212 Nudist, czyli ma być niby nudziak, ale jak zaraz zobaczymy, to jest kolor, który ma w sobie bardzo dużo takiego fioletu. Jest taki bardzo, bardzo chłodny, bardzo nowoczesny, bardzo powiedziałabym na topie. Pigmentacja nie jest, tak jak widać, tutaj jakaś mega, mega od razu. Trzeba troszeczkę się nimi pobawić. I znowu to jest taka musowa, bardzo musowa konsystencja. One są niby, mają być matowe, ale jak widzicie, one ciągle mi się błyszczą. Ten czerwony mi się błyszczy i ten lekko liliowy również się błyszczy, także chyba potrzeba im trochę więcej czasu do zastygnięcia. Dobra, i ostatni kolor, który ja mam, to jest kolor 212 Babin, czyli mam nadzieję, że nudziak. Nie wiem, bo nie było do niego w ogóle testera, więc ciężko mi jest powiedzieć co i jak, ale wygląda nudziakowo. Gdzie sobie zesłoczujemy? Może sobie tu zesłoczujemy. Bardzo, a czy bardzo, ten bardzo to nie było potrzebne to słowo tutaj, ale ciepły, stosunkowo chłodny nudziak, jeszcze pokażę na Insta, tak wygląda. Dziwne są te opakowania, bo one sprawiają takie wrażenie, jakby były puste. Są tak lekkie i takie jakieś, naciskam i tutaj nic za bardzo nie wychodzi, nie, trochę wychodzi, ale mam takie wrażenie, jakby było mało produktu tutaj w środku, może to tylko moje takie ten. Dobra, piękny jest ten kolor, dobrze, że go wzięłam, chociaż jak mówię, brałam go w ciemno, bo nie było w ogóle, no nie było testera. Dobra, gadam z Wami na Instagramie i gadam, a pomadki wciąż nie zastygły, one wciąż się błyszczą, one wciąż nie są matowe, co troszeczkę mnie przeraża, nie wiem ile trzeba im będzie dać, żeby zastygły na śmierć, ale nie ukrywam, że trochę długo. Dobra, spróbuję sobie zrobić szybko swatchy, pomaluję sobie usta. Najpierw kolor 211, czyli Babe In, najjaśniejszy kolor, no bo zawsze najlepiej według mnie jest zacząć takie swatchowanie od najjaśniejszego, po prostu łatwiej się go zmywa. No i zobaczymy, pierwsze nałożenie, jestem strasznie czerwona, muszę sobie otworzyć zaraz okno, bo umieram.
Bardzo ładny kolor, niesamowicie naturalny. Kolor jest odrobinę jaśniejszy niż moje usta, z tego co widzę, ale taki idealny, dzienny, nudziak. Bardzo przyjemnie się nakłada i kiedy nakładamy na usta, jest takie bardzo lekkie uczucie. Jest taki jak taka chmurka, taki leciutki bardzo, bardzo przyjemny. No i tutaj też nie ma problemu z pigmentacją, bo tutaj oczywiście w przypadku takiego nudziaka ewentualne nierówne krycie czy słaby pigment jest mało widoczny. Także to mi się sprawdza tutaj super. No i na usta wygląda dużo bardziej matowo niż na ręce zdecydowanie. Bardzo, bardzo ładny kolor. Bardzo mi się podoba. Ten kolor, który mam w tym momencie na ustach jest bardzo lekki, taki bardzo piankowy, ale jest satynowy. To na pewno nie jest pełen mat. Być może po jakimś czasie to zaschnie, ale no, wygląda ślicznie. Jest bardzo ładnym, bardzo naturalnym nudem, czy tam takim naturalnym odcieniem, ale to zdecydowanie nie jest mat, aby ma być matowy, także nie do końca to rozumiem. Fajny jest ten kolor. Chciałabym go sobie zostawić w ogóle, no ale musimy zasmacować resztę produktów, także jedziemy z resztą. Szminka raczej zmywa się bez problemu takimi zwykłymi chusteczkami nawilżanymi. Bez żadnego problemu, bez żadnego oporu absolutnie zeszła. Dobrze i niedobrze. Dobra, kolejny kolor, czyli 212 Nudies, czyli ten taki powiedzmy, że liliowy, lekko niebezpieczny kolor, powiedziałabym. Jedziemy. Kolor nakłada się dosyć szybko, dosyć równomiernie, nie ma takiego problemu jak normalnie ze szminkami matowymi, że coś nam zasycha za szybko. Gładko raczej chodzi, znaczy gładko się nakłada, o, bez problemu. Dobra, to jest to, szczoteczka jest, a czy ten aplikator jest taki dosyć precyzyjny i raczej bez problemu udało mi się nałożyć produkt. Ta płaska końcówka świetnie służy do tego, żeby sobie zrobić prostą, taką idealną linię. Także nie trzeba będzie do ich nakładania samego lip linera, żadnej kredki, żadnego pędzelka. Wygląda ładnie ten kolor, podoba mi się. Na taki siwo-fioletowy, lekko powiedziałabym nietwarzowy w sumie kolor, to wygląda fajnie. Będzie super wyglądał na dziewczynach z ciemniejszą karnacją, mnie trochę wyżółca zęby, tak mi się wydaje, ale może będę go nosić. Teraz widzę, że jednak będę do niego musiała mieć lip liner, bo da się nim ładnie wyrysować, ale on mi tutaj zaczyna już jakby rozmazywać trochę po twarzy, także będzie być może wychodził. No to wszystko wynika z tego, że on po prostu nie zasycha. No i zobaczymy jak ze zmywaniem produktu. Jak widzicie schodzi. Aż przykro patrzeć, znaczy no błyskawicznie schodzi. Dobrze, i teraz ostatni kolor, 204 Red Oxuli. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawować. I to jest kolor, który zostawię sobie już na ustach, nie będę go zmywała, ja wrócę do Was za kilka godzin z moimi inicjalnymi po prostu wrażeniami z noszenia. Także nakładamy. Dobra, ja już widzę, że kolor jest prześliczny, jest taki bardzo nasycony, lekko różowawy. Jest przepiękny połysk, co nie jest do końca czym, co ten produkt obiecywał. Zobaczę, czy on w ogóle zastygnie, czy on w ogóle zastyga. Aplikator jest bardzo wygodny, bez problemu da się obrysować całe usta. Jest produkt wyczuwalny na skórze, to nie jest taka bardzo lekka konsystencja. A czy ona jest lekka, chmurkowa, ale czuć go na skórze. Po tylu już minutach na ręce kolory wciąż nie zastygły, wciąż bardzo mocno się błyszczą, także one już raczej nie zastygną na tej mojej ręce. Nie wiem, być może na ustach będą zachowywały się inaczej, ale na ręce nie zastygły, natomiast wybrudziły mi skórę, powiedziałabym. Także skóra tu jest lekko ufajtana, bo on pozostawia stain, czyli po prostu koloryzuje skórę. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał na ustach. No póki co, to jak wygląda teraz, mega mi się podoba. Chociaż nie ma w tym ani krztyny matu. Jestem taka przerumieniana z tych świateł tutaj. Dobra, idę w świat. Będę wracała, wrócę do Was oczywiście później i zobaczymy, jakie będą moje wrażenia po posiadaniu tych produktów, posiadaniu, to nie było to słowo, na ustach przez cały dzień. Jak tam mi zejdzie, być może to spróbuję jakąś inną użyć, no i widzimy się później. Jest godzina 18:30, właśnie w tym momencie wróciłam z pracy, z racji tego, iż dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Hot Doga, to zjadłam właśnie hot doga,
i po jedzeniu hot doga nie poprawiałam szminki. Szminkę tę, którą nałożyłam sobie właśnie na lunchu, czyli powiedzmy godzina 1:30, poprawiłam sobie w okolicach godziny 5. Szminka fajnie się trzymałam, cały czas się trzymała, troszeczkę zjadło się to nasycenie i bez problemu można było dodać następną warstwę, która dała jakby większego kopa, była taka bardziej nasycona. Teraz jak mówię, no jest 18:30 jakoś tak, zjadłam hot doga z dużą ilością czosnkowego sosu, tak było ostro. I tak jak widać, szminka wciąż się trzyma. Oczywiście nie jest to w tym momencie idealne krycie, ale jest naprawdę przyjemna. Bardzo się z nią polubiłam. Wygląda w tym momencie jak taki stain. Dołożę sobie jej trochę, bo jej właściwością, którą zauważyłam właśnie, jest to, że można ją sobie bez problemu dokładać i nie zbiera się w żaden nieestetyczny sposób, nic nie wchodzi w załamania, zmarszczki. No, strasznie fajna formuła, czekaj. Ten aplikator jest taki fajny, nietypowy, bo on tutaj jest w środku taki zgięty, jest jak takie krzesełko ma kształt. Przez to też fajnie tak dopasowuje się do ust, zwłaszcza, że macie takie bardziej wypukłe i bez problemu można sobie pomalować te usta. Nie, jakby nie wychodzi za dużo tego produktu na aplikator, co akurat mi odpowiada i można spokojnie sobie dokładać go więcej, z wielką łatwością wyrysowuje się usta. Dobra, podsumowując, co to ma być? To ma być matowa Lip Paint Matte, czyli to ma być jakaś taka matowa farbka do ust, czyli liquid lipstick, matowa szminka. Czy ona jest tym, za co się podaje? Nie jest, bo to nie jest szminka matowa. To jest szminka, powiedziałabym, satynowa, musowa, ale to na pewno nie jest szminka taka stricte matowa. To nie jest taka klasyczna liquid lipstick, jeżeli czegoś takiego się spodziewacie. Tak, opakowanie jest w porządku, po prostu dostajemy wyciskaną tubkę i z drugiej strony aplikator. Aplikator jest bardzo wygodny, bardzo przyjemny, bardzo fajnie mi się go używało. Całość jest dosyć lekka, przez to, znaczy to dlatego, że ten produkt ma właśnie taką lekką, musową konsystencję, to też to opakowanie jest lekkie, nie czujemy żadnego luksusu w dziurach, nic takiego, ale też jest przyjemny do przechowywania, do wrzucenia torebkę i tak dalej, także to jeżeli chodzi o opakowanie. Produktu dostajemy tutaj 8 ml w tym opakowaniu i cena to jest 6,99 funta regularna, ale często L'Oreal przynajmniej w IKEA jest na promocji, w tym momencie jest 3 za 2 w Butcie. One po prostu pachną bardzo mocno, słodko, landrynkowo, intensywnie, także jeżeli komuś nie podchodzą zapachy produktów do ust L'Oreal, to ten również Wam nie podejdzie. Ja te zapachy lubię i mi bardzo odpowiadają. Teraz tak, dla kogo i nie dla kogo? Nie jest to produkt dla osób, które szukają czegoś bardzo matowego, bardzo takiego niedoruszenia i czegoś, co im się nie będzie odbijać i będzie, nie wiem, cały dzień w jednym miejscu. Ta szminka ma bardzo długą trwałość, jednak parę ładnych godzin wytrzymała na moich ustach bez poprawiania, a potem to poprawianie też w sumie nie było konieczne, tylko ja chciałam zobaczyć, jak się zachowuje ten produkt i czy można go dołożyć więcej w ciągu dnia. Także nie jest taki niedoruszenia, nie jest dla osób, które szukają czegoś niedoruszenia, ale też nie jest dla osób, które szukają czegoś błyszczącego. Zdecydowanie jest dla osób, które lubią satynowe wykończenie, które niekoniecznie muszą mieć totalnie taki martwy, płaski mat na ustach, ale i dla osób, które liczą się z tym, że szminka może im zostać na usta, znaczy na przykład kubku. Teraz robimy test buziaka, no odbija się buziak i ta szminka w ciągu dnia również odbija się po prostu na kubkach, na rurkach, na jedzeniu, z czegokolwiek tylko jemy. I też pod wpływem tego, jak ona nam się zjada jakby, to ona się robi coraz bardziej matowa. Ten pierwszy błysk znika i ona jakby nie zasycha, tylko w miarę tego, jak ten produkt nam znika z ust, ta szminka robi się bardziej matowa i robi się bardziej jak taki musowy stain. Na pewno konsystencja jest bardzo lekka, taka przyjemna, coś pomiędzy klasyczną szminką, a czymś bardzo takim intensywnym. Trochę przypomina Lip Tarte, tak, z OCC, trochę przypomina mi Melted, te szminki Melted z Too Faced, ale produkt jest taki satynowo zastygający, jak stain na ustach, bardzo, bardzo fajny. Ogromnym plusem według mnie jest to, że ten produkt właśnie nie zasycha na ustach, nie zastyga, nie robi nam takiej twardej skorupki. Ja w przypadku większości właśnie liquid lipsy, kiedy je noszę, mam na ustach uczucie jakby takiej skorupki, czegoś zaschniętego, to jakby nie daje tego uczucia, ten produkt nigdy nie zastyga, zawsze jest taki lekki, musowy, przez to nie podkreśla moich załamań, tych takich zmarszczek, które mam na ustach, a 90% liquid lipstick takich klasycznych to robi, ten produkt tego nie robi. Jest bardzo lekki, niemalże nawilżający na ustach, nie czuć żadnego wysuszenia, czuć taką lekką, piankową konsystencję, bardzo porządne krycie i
niemalże powiedziałabym nawilżeniem. Zrobiły na mnie rewelacyjne pierwsze wrażenie i z wielką przyjemnością będę ich używać dalej. Oczywiście film nie jest sponsorowany, a produkt dostałam za własne pieniądze, także nikt tutaj na mnie w żaden sposób, broń Boże, nie wpływa. Moja rekomendacja jest. Oczywiście na podstawie tego, co teraz, na podstawie tych pierwszych wrażeń, pierwszego dnia, dam Wam znać w przyszłości, jak produkty się sprawują, ale tak na pierwszy rzut oka, na pierwszy ogień, rewelacja i mogę polecić. Dajcie znać, czy Wy może mieliście z nimi styczność, miałyście z nimi styczność, co o nich sądzicie, jak Wam się je nosi, może macie jeszcze jakieś inne odpowiedniki podobne, ale no, coś fajnego i świetne kolory. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo oczywiście dziękuję za oglądanie, zapraszam też do pozostałych filmików i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka, czyli to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, bye, bye!